Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym filmie pokażę, jak kilkoma ćwiczeniami zniwelować ból w plecach. Wszystkie te ćwiczenia będziemy mogli wykonać w naszym domu. A ja nazywam się Artur Cieśla i jestem fizjoterapeutą. Zapraszam na dzisiejszy film. Skoczy las. Zdrowie to największy skarb. W dzisiejszym filmie skupimy się na ostrym bólu w odcinku lędźwiowym. Co mam na myśli, mówiąc o ostrym bólu? Próbuję Państwu zobrazować taki ból, który nie jest bólem o niskim poziomie, występującym przewlekle od dłuższego czasu w naszych lędźwiach, lecz jest to ból, który występuje nagle i uniemożliwia nam normalne funkcjonowanie podczas swobodnego poruszania się, zmian pozycji oraz na przykład próbie wykonania skłonu. Czujemy, że ból szybko narasta. Dlatego w dzisiejszym odcinku skupimy się na spokojnych sekwencjach ruchu, aby w powolny sposób odbudować zakres ruchomości w kręgosłupie oraz zniwelować poziom bólu. Pragnę jeszcze na samym wstępie przypomnieć, że jeżeli poziom bólu uniemożliwia wykonywanie poszczególnych ćwiczeń, należy niezwłocznie udać się na wizytę diagnostyczną do fizjoterapeuty. Wszystkie dzisiejsze ćwiczenia wykonamy na macie. Do pierwszych ćwiczeń ustawiamy się w pozycji czworaczej. Naszym pierwszym zadaniem będzie spokojne wykonywanie ruchu do zgięcia i do wyprostu w naszym kręgosłupie. Gdy wykonujemy ruch do zgięcia, pomalutku wysuwamy nasze biodra do tyłu i szukamy takiej granicy, gdzie nasz dyskomfort w odcinku lędźwiowym nie jest na wysokim poziomie. Jeżeli pojawia się bardzo szybko, zatrzymujemy się i przechodzimy z tego dyskomfortu do wyprostu kręgosłupa. To samo w tym przypadku. Staramy się delikatnie szukać miejsca, w którym dyskomfort w odcinku lędźwiowym nie jest na wysokim poziomie. Wykonując te ruchy na przemian, staramy się przez 2 minuty wchodzić w zgięcie i wyprost kręgosłupa. W kolejnym ćwiczeniu zostajemy w przyjętej pozycji i teraz skupimy się na delikatnym ruchu do przodu i tyłu pochylenia miednicy. Tutaj zazwyczaj w jednym kierunku ból będzie większy, dlatego zasada jest taka sama jak w pierwszym ćwiczeniu, że nie wchodzimy w duży dyskomfort, tylko zatrzymujemy się na poziomie jego wystąpienia i spokojnie falujemy miednicą przez 2 minuty. W trzecim ćwiczeniu również skupimy się na ruchach miednicy. Tym razem będziemy pracować miednicą do boku, tak jakbyśmy chcieli biodrem skierować się do łokcia. Pracuje i lewa, i prawa strona na przemian. I tutaj ta sama zasada. Jeżeli czujemy dyskomfort, nie wchodzimy na wysoki poziom tego dyskomfortu, tylko staramy się zatrzymać przed jego pogłębieniem i wykonujemy takie falowanie miednicą na boki przez kolejne 2 minuty. Przejdziemy teraz do czwartego ćwiczenia. Będziemy się tutaj skupiać na pełnym skłonie bocznym w naszym kręgosłupie, aby wykonać to ćwiczenie. Przechodzimy do pozycji czworaczej. Wycofujemy biodro maksymalnie, jak możemy, do tyłu. I gdy jesteśmy na takim pełnym rozciągnięciu kręgosłupa, staramy się delikatnymi ruchami rękoma przechodzić z jednej strony na drugą stronę. Idziemy oczywiście do takiego zakresu, który jest dla nas bezbólowy. Może być maksymalnie lekki dyskomfort, ale nie pogłębiamy tego dyskomfortu. I spokojnymi ruchami, tak jakbyśmy spacerowali rękoma po podłożu, przechodzimy z jednej strony
na drugą stronę i tutaj to ćwiczenie wykonujemy 3 minuty. Teraz przejdziemy do kolejnych ćwiczeń. Te dwa ostatnie ćwiczenia wykonamy w pozycji leżenia na plecach. W tym ćwiczeniu skupimy się na ruchach rotacyjnych w naszej miednicy. Aby prawidłowo wykonać to ćwiczenie, musimy ustawić stopy blisko siebie. Kolana również zbliżamy do siebie. Rękoma blokujemy odcinek piersiowy, rozkładając ręce na boki. I z tej pozycji zaczynamy wykonywać taki ruch wahadłowy z jednej strony na drugą stronę. Dzięki temu rotujemy odcinek lędźwiowy. I oczywiście ta sama zasada, jeżeli czujemy, że w którymś kierunku nasz dyskomfort narasta, nie przekraczamy bariery, tylko zatrzymujemy się i płynnym ruchem przechodzimy na drugą stronę. Całość wykonujemy przez 2 minuty. Aby zachować odcinek lędźwiowy w dobrej formie, musimy się skupić na tym, aby nasze pośladki były wydolne i abyśmy mieli pełny zakres ruchu wyprostu w biodrze. Dlatego w tym ćwiczeniu będziemy skupiać się na napięciu pośladków i jeżeli ból nie będzie się pojawiał, staramy się unieść miednicę do góry i powoli wracamy na dół. Przez całą sekwencję ruchu musimy mieć napięte pośladki i wykonywać to bardzo dokładnie, w wolny sposób. Staramy się jak najwyżej unieść miednicę, ale jeżeli ból się pojawia, wtedy robimy taką wersję tego ćwiczenia, że w tej pozycji staramy się napiąć pośladki i przez 5 sekund utrzymać je w tym napięciu. Po 5 sekundach robimy rozluźnienie, chwileczkę odczekamy i następnie znowu napinamy pośladki. Utrzymujemy kolejne 5 sekund i rozluźniamy. Zarówno w pierwszym wariancie, jak i w drugim wykonujemy 10 takich powtórzeń w 3 seriach. Pomiędzy każdą serią możemy wykonać 10 sekund przerwy. Dzisiaj skupiliśmy się na delikatnych ćwiczeniach, które obniżają ból w odcinku lędźwiowym w stanie ostrym. Natomiast już teraz zapraszam Państwa na kolejny film, w którym skupimy się na bardziej dynamicznych ćwiczeniach wzmacniających nasz kręgosłup. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę i zapraszam na kolejny film.